Dzień dobry, nazywam się Tomasz Licbarski, pochodzę z Kościerzyny. Jestem kulturoznawcą, a na co dzień pracuję jako przewodnik wycieczek po greckich wyspach. I faktycznie tą moją rzeczywistość w ostatnich latach dzielę właśnie między te dwa kraje, między Polskę a Grecję. I kolejna podróż, w którą chciałbym Państwa zabrać, będzie to wyprawa do Albanii wraz z krótkim podręcznikiem przekraczania granic Gazmenda Kaplaniego, albańskiego autora. Jest to bardzo smutna opowieść o tym, jak bardzo granice zraniły Albańczyków. Kaplani opisuje życie Albańczyków, którzy do 1991 roku żyli w państwie totalitarnym, w systemie stworzonym przez swojego brutalnego dyktatora, czyli Envera Hoxhę, który chciał zresztą przekonać cały świat, że Albania jest rajem na ziemi. Jednak rzeczywisty obraz był taki, że Albania nie była rajem, była prawdziwym piekłem, była krajem klatką, gdzie ludzie żyli w izolacji, bez możliwości podróży za granicę. To był to kraj, gdzie dzieci szpiegowały swoich rodziców, gdzie sąsiad donosił na sąsiada, gdzie niewinnych ludzi skazywano na wieloletnie zesłanie lub pozbawiano ich życia za najdrobniejsze nawet przewinienia, a gdzie samo przekroczenie granicy było zarówno cudem, jak i wielką zbrodnią i grzechem śmiertelnym, bo uciekinierów karano śmiercią, ich rodziny zsyłano czy skazywano też na wieloletnie obozy pracy. Kaplani opisuje też sytuację nie tylko do 1991 roku, ale też to, co działo się w Albanii tuż potem, gdy reżim totalitarny upadł i gdy Albańczycy mogli przekraczać już swoje granice i mogli masowo migrować. Taka masowa migracja miała miejsce też do Grecji i w tym momencie Kaplani przechodzi w swojej narracji do opowieści o tym, co działo się w duszy tych albańskich migrantów, analizuje, z czym musieli się mierzyć, opowiada, jak trudno było im się zaadoptować do nowej rzeczywistości, jak trudno było im się w jej odnaleźć, ale pisze też często o odrzuceniu, z którym się spotykali już na miejscu. Co dla mnie jest szczególnie ważne w tej książce, to to, że autor, ta narracja ma charakter dwojaki. Z jednej strony mamy wiele faktów dotyczących samej Albanii i samego losu migrantów, poszczególnych ludzkich historii, ale z drugiej strony to jest takie swoiste studium faktycznie duszy migranta. Kaplani opisuje wiele wewnętrznych procesów, które przechodzi zarówno i ten, który ucieka, jak i ten, który migruje w poszukiwaniu lepszego życia. Wspomina na przykład o syndromie granicy, który sam próbuje zdefiniować jako stan swoistej choroby, która jednak zrozumiała jest tylko dla człowieka, który sam kiedyś doświadczył migracji, został dotknięty przez granicę lub kiedyś przez tą granicę został odrzucony. Książka jest, choć naprawdę bardzo krótka, to niezwykle wartościowa, dlatego też gorąco zachęcam do lektury. Kolejna książka, o której chciałbym opowiedzieć, związana jest częściowo z tą poprzednią, ponieważ też mówię o granicach i o pograniczu. To jest, zatytułowana jest Granica na krawędzi Europy. Jest to książka autorstwa Kapki Kasabowej. Ona ukazała się w Polsce dopiero w zeszłym roku i opowiada o niezwykle fascynującym krańcu Europy i niezwykle fascynującym pograniczu. O pograniczu grecko-turecko-bułgarsko-macedońskim, o świecie Macedonii i Tracji i o tym, jak ta kraina zmieniała się przez stulecia. Jest to reportaż pełen osobistych też historii, gdzie przedstawione zostały losy migrantów i uchodźców, którzy przemierzali te ziemie, ale też mieszkańców, którzy te ziemie zamieszkali od zarania dziejów, bo autorka mówi i o Trakach, i o Pomakach, którzy zamieszkiwali te obszary, ale mówi też o losach uchodźców, którzy byli ofiarami wielkiej i tragicznej w skutkach wymiany ludności po 1923 roku, po podpisaniu traktatu z Lozany, wskutek której nastąpiła masowa wymiana ludności między Grecją a Turcją. Wspomina też o uciekinierach, którzy próbowali wydostać się z reżimu totalitarnego i przedostać się przez żelazną kurtynę, próbując uciec i przekraczając granicę bułgarsko-turecką, ale mówi też o tych migracjach współczesnych i o tych ludziach, którzy współcześnie przemierzają te ziemie.